Dzień dobry kochani, faworki babci Ułatwienia. Zosi. Dzisiaj postanowiłem, że właśnie wam pokażę, jak robimy z moją babcią faworki. I wiecie co? To jest ciężka praca. Od pół godziny już tutaj ugniata, jak i nie dłużej. Trochę pomogłem, ale nie wyrobiłem. Po prostu. Babcia już nie, ileś lat tego nie robiła, tych faworków. Więc mówię, chciałem babci faworki posmakować. Zaraz wam pokażę, jak to pomogę babci rozgniatać i to robić, ale tak naprawdę... Ceratki to robię. Powiem babciu, że aż mi jest, jest mi głupio, że ja ciebie namówiłem na to, żeby to robić. Więc tak, co tu poszło? Mąka tortowa? Czy jaka? Babuni. Co? Babuni chyba. Nie, bo to jest ważne. Babciu, jak udałeś mąkę? Babuni. Ja sobie biorę, co ty? Pokaż. Babuni to jest. Pokaż, proszę, daj, pokaż, proszę, babci, daj, daj ją. Ty nazwa? Tak, jest nazwa, widać? Oj, tak, widać. Tak, mąka babuni. Śmietana? Jaka? Ale jaka? 18. Tak. Kwaśna? Tak. Słodka. Co? Nie wiem, ale 18. Mamo, to jest ważne, bo przy okazji przepis podaje. Nie wiem, ale, to jest ważne. Ale ty, słuchaj, ale no, jaka śmietana? Nie robiłam dawno, nie wiem, czy to się jeszcze uda. Dobra, to zobaczymy, babuni, będą dobre. Ale i tak, zobaczymy. To zaraz słodko czy kwaśną śmietanę? Co? Pół na pół, kaca. Pół z jednej i drugiej, tak? Tak. Ile jajek? Sześć żółtek samych. A właśnie, bo to jest bardzo ważne. I teraz ugniatasz dalej, tak? Czy już babciu ugniotłaś? A na takie mniejsze podzieliłaś, tak? Takie. No? I teraz co, pomóc się z tego rozgnieść? Spróbuję? Tak? Dobra. Tak? Dobra. Boże, to jest ciężka robota. Bycie piekarzem, bycie kucharzem. Dopóki człowiek tego nie zrobi sam czegoś, to tego nie docenia. Tak. A naprawdę, ja powiedziałam, ja raz byłem, słuchajcie, na tym, na zmywaku przyjaciół, jak nie mieli, ja mówię, to ja ci pomogę, tak, tam będę talerze zmywał, czy tam szklanki, tylko mnie sprawdzę po mnie, wiesz, za sztuczce się nie biorę, bo sztuczce nie to myję, to jest restauracja, prawda? Ja pomagałam dla Anu przez pół dnia i powiem wam, że Jezus Maria, a się bolał kręgosłup. I życie na zmywaku czy na czymś, te wielkie cholera biznesmeny do tych knajp chodzą, restauracji się najedzą, jeszcze wybrzydzają, prawda, że jakieś tam kucharzyna po zawodowie, a oni mają ciężką pracę. Boże, nie można porównywać żadnego zawodu, uważam, każdy sposób może mieć ciężką pracę, ale na zmywaku nie, daj Panie Boże, ja nikomu nie życzę. Daj babciu placka. Dajesz? Co? Już? Mamuś? Ale czekajcie, no. Niech to będzie na razie, bo to jeszcze ten sześć trochę. Nie. Sekundkę. Ja wezmę tłuszcz. Co weźmiesz? Tłuszcz, bo to się będzie razem. A no właśnie, poczekaj, bo prosiłaś, żebym ci kupił, to jest wałek, prosiłaś, żebym kupił co? Żebym kupił smalec, nie? No to mam. I do czego smalec? A smalec już dałaś, czy nie? Nie. Skoro zacznie, na tym się smalec. Momencie na tłuszczu przecież. Aha, tłuszcz z olejem będziesz się dawała, tak? Ja nie. Co, mogę już od tego, czy nie jeszcze? Nie, nic nie robisz, poczekaj, proszę pokazać. Teraz o tym powiedz, jak masz robić. Ty masz pilota, mamo? Zamęciłam te filmy, te kurczaki. Co robisz? Pilota nie masz? Proszę bardzo. Weź ciszę. Weź ciszę. A ja przekażę wam, jeszcze coś pokażę, jak to robimy. Co dzisiaj kupiłem? O, czekaj. Tu miska, żeby nie spadła. Czekaj. Moment. Tak samo jak ja dzisiaj mówiłem do tej farmaceutki, że moja psiuła z Norwegii
przeszła na opiekowanie się dziećmi autystycznymi w ośrodku i teraz na studia poszła, bo ona powiedziała: Damian, ja mam tego dosyć narzekania, płakania, stękania, po prostu mnie to przerasta. 10 lat w farmaceutyce, powiedziała: dosyć tego, nikt się nie zapyta, jak się pani czuje, co słychać i w ogóle nikt się nie zapyta, tylko wszyscy narzekają, a większość ludzi to po prostu łyka, bo łyka rzeczy. Taka jest prawda. Tak, dzisiejszy odcinek jest taki, nie wiem, taki wdzięczny, po to, żeby zwrócić uwagę na, docenić ludzi, na wszystko zwrócić po prostu uwagę, bo Boże, to jest wszystko niesamowite. A co? A! Coś miałam wam pokazać. Mamusiu? Ja mam, ja w tej chwili jestem przy kurczach. Dobra, tu już placek leży. Terem! Tu mam plastelinę, jedną. Tak, uwaga. A może ja na siebie wezmę? Poczekajcie. Tak, bo mam święto w domu dzisiaj. Jutro jest tłusty czwartek, przypominam, w tym roku, tak. Przypada właśnie 24. Tu mam drugą plastelinę. Tak. Bo będę robił, a nie dzisiaj, filmik. Będę robił właśnie z plasteliny rzeczy, bo chcę komuś coś pokazać przy okazji. Właśnie jakie fajne figurki potrafię robić, jak fajnie potrafię rzeźbić, po to, żeby może poduczyć może jakieś dzieci z jakiejś szkoły czy kogoś. I tak, także jedne są z brokacikiem, nie wiem jak to jest firmy, to z Biedronki teraz właśnie teraz są biorące. No i generalnie to jest tak, że właśnie chcę pokazać jak robię, po to, że może potem robiły, może potem właśnie, że potem może sprzedawać na aukcji, że poszło na jakieś zwierzątka. Ci co oglądali mój filmik Wycieczka na ślepo, to chyba już wiedzą o jaką fundację mi chodzi. Dobra. I co babciu? Co robisz? Co pachnie? To tu tłuszcz, tak? I czy dasz całą kostkę? Tak, to jest malcu oleju, bo to musi na tłuszczu przecież. Na czym to będziesz? Babciu, no nie wiem, słońce, ja nigdy nie robiłem tego. Zawsze tylko jadłem jako dziecko ciebie. Co mi to obchodziło? Grunt, żeby było dużo i tłusto. No, no taki byłem. Przecież miałem 90 kg wagi, jak miałem 8-9 lat. No, halo. Po 8 kotlecików 9 milionych ździka się jadło o 22. Można? Można, patrzcie na mnie. Pejszota. Można. Dobra, babciu, już mogę wałkować? No, więc kupiłem to. Co jeszcze kupiłem? Coś jeszcze kupiłem, zaraz wam pokażę dzisiaj przy tym święcie, bo to jest moje święto. Chociaż w kalendarzu już mnie nie ma. Nie ma mnie w tym roku. Po prostu znikłem. Ale wiecie co? Kto ma mnie zauważyć, to mnie zauważy. Tak? Mamusiu? Czy widać? Ręce. Co sobie widać, widać, kubeczka. Nazwę widać, kubka. Tak. Co jest napisane? Nie, nie widać w tej chwili. No. Bo nie pokazuje z kubka, tylko z boku. Co jest napisane? Happy. Happy. Widać? Czekiego. Tak. Dobrze widać kubek? Nie, teraz nie. Teraz? Nie, bo widziałeś kubek za daleko, o teraz. Co? Weź, o tak wyżej. O. Zaczekaj. Jest. Teraz trzymać? Widać? Tak, tak. A czy przez telefon widać? Ja ci mówiłam jak pisało. No, widzicie? Jestem happy! Także kawki teraz będę pił w takim kubku. Kupiłem jeszcze jeden kubeczek, ale ogólnie nie na dzisiaj. W jakim kolorze? Jaki? Ciekawy. Babciu, nie garbimy się. Jak ta? Ale wałkuje. Jak ta babka Antonina. Ej, ja miałem to wałkować, babciu. Tylko proszę mi, czy nie za tego, dobrze? Mam się pokazać chwilkę, jak wałkuje. Pokaż, proszę. Przepraszam, babciu. Daj ty spokój, babciu. Nie. No to co za cienko? Nie. Nie za cienko. To już jest. Za cienko nie może być. Daj mi zaryzykować, babciu. Masz, masz. Tak. A jak za cienko, to nic z tego. Patrz, to patrz. Za cienko. Jeszcze? Jeszcze trochę. No to już. Hop. Jeszcze? Tak. Jeszcze? No. Jeszcze trochę. No to widzisz, masz kontrolę nad wszystkim, kochana. Spokojnie. Jeszcze? Boki,
Nie, bo jest za grube dla mnie. Jeszcze? No to widzisz wszystko, przecież patrz, o. Jeszcze? No dobrze. To tak będzie wąkowo, ale tu do rana będzie idzie. O nie, nie. Jeszcze? Mm. Babciuś? Nie. Patrzcie? No widzisz, no i co? Przecież wszystko jest pod twoją kontrolą, kochanie. No, no. I po co był ten stres? Proszę, znowu patrz. Ty tylko patrz, kochana. Cieszę się, że widzisz. O, i tak się wałkuje na ślepo. Jeszcze? No dawaj, na boki. Bo nie chcę, żebyś się znerwowała, że może za bardzo. Bo nie może być tak, żeby było Warszawy. Da nam jeszcze za grubo jeszcze? Jest. Tak. Widać, że grube jest. Jeszcze musi być cienkie. Za cienkie powiedziałaś, że nie może być, tak? A za grube też jeszcze, nie. Jeszcze, kochanie? Jeszcze, tak. Dawaj boki. Boki. Jeszcze? Sutanko? Jeszcze. Dobrze. Dawaj. Ty tylko się uśmiecha i patrz. I na wszystkie. Ale Damian, jeszcze. Dawaj środkiem. Mocniej. Bo ty bardzo lekko to robisz. Bo nie chcę przegiąć, że babcia się wkurzyła, że za słabo jest. Albo za mocno. A dla mnie, za grube. No, czasami grube jest fajne, wiesz. No to dobrze. To wybierzesz te grube. No. Następny? Dobrze. Z drugiej strony. Dobrze. No. Dziękuję. Faworki sułtanki Sofii robione na ślepo. Bo babcia też wiele lat tego nie robiła, więc jakie będą, takie będą. Ale będą. Ale będą pyszne. Bo to od Zosieńki. Tak, Jasiu? Co? Przygniotły się go. Za mocno, za grubo. Mocno, mocno. Dawaj, siłę masz. No nie tam, to w ogóle zrobić makaron. No, widzisz, mamo, nie mów nic, bo... Daj. Co? No źle. Babci, nie. Co? Właśnie źle. Zrobimy czas kulkę i jeszcze się gubniecie, wiesz? Ale za dużo mąki też nie może być. To masz, dobra. Za twarde to będą. Masz. Dobra. No, za twarde. I teraz co z tymi plackami zrobić? Teraz muszę z tym plackami. Zostaw na razie, no, niech rozwałkuje. Zaraz miejsce musi być. Dobrze. Patrzcie, jak pięknie robi. 90. 90 pięknie robi. A 40 razy półtora, jak pięknie filmuje. No. I 40 uchylnia tej wałkuje. Dobrze, dobrze. Tak wałkuje, o, tak wałkuje, że nic nie robię. Ale ciężka robota. A co ty myślałeś, że 5 minut będą faworki? Nie, myślałam, że podobnie jak na leśniki, tylko nie. Bardziej gęste ciasto się robi po prostu. Gęste. I wtedy się bierze ciasto gęste na stół i się rozgniata. Nie wiedziałam, że trzeba to gnieść. To jest dużo pracy jest przy tym. To myślałam, że... mogę wiedzieć, skoro miałam pojęcie. Czy no to właśnie, dlatego... Łatwo się ludzi komentuje, prawda? Dziękuję. Proszę bardzo. Się komentuje. Proszę. No. No to teraz... Drogę się wziąć, to nie ma komu, prawda babciu? No. Tak. Tylko je się komu, nie? No, Elżuniu. Dobra? Już tak? Nie, jeszcze, poczekaj chwileczkę. Już rozwałkuje dwa. Chodź bliżej, mamusiu, bliżej może chodź, bliżej. No i tak jestem blisko. Usiądź sobie, kochanie. Ja nie mogę tak, bo ja za nisko mam wtedy. Wiesz, że to ręką nie mogę. No, widzę, wałkuje. Dobra, jeszcze jeden będzie. Jeszcze jeden. Placuszek. A kruję, nie dam rady. Ja będę kroił babciu, bo miałaś babciu mi pokazać, w końcu robił to po to, żebyśmy dobrze, nauczyła, Damian będzie kroił. Robiła, tak? Dobrze. Tak. Dziękuję ci bardzo. Wiesz, że nie dam rady. Ale możesz na chwilę wyłączyć najwyżej, jak chcesz. No. Nie śpieszymy się, dzisiaj śpieszymy, na spokojnie. No to jeśli nie wałkuje, to możesz wyłączyć. Nie wyłączamy. No to dobrze. Jest wszystko na żywo. Dobra, to na razie. To będzie jeszcze godzinka, zejdzie. Mamo, ty nie gadaj, głupot Boże, już ty nie olbrzymia, ja cię proszę. Już godzinki nie będzie, już.
Już kroimy. Ty już wystarczy powiedziałaś, że kurczaki raz w tygodniu mają i ciasto raz w tygodniu, a się okazuje, że mają codziennie. Więc proszę, ale nie powiedziałam, że masz zdolności do wybrzmienia. Proszę, nie kłóćmy się. Codziennie są kurczaki, dobrze, więc już głupot nie gada. Dziękuję. Poniedziałki zamknięte, powiedziałam. Powiedziała, że kurczaki to są we wtorki. No cóż, nie wiem. Po prostu trzeba mieć korekty na ciebie. Dobra, babciu. Teraz dasz noża? Nóż? Ela. Daj noża. Teraz ja robię. Słuchaj, jak ja robiłam tutaj. Mama, pokaż jak robię. Dobra, pokaż jeszcze chwilkę. Tak. Pokaż jak robiłam. No. Ja mówię, można robić kuleczki, tak robi pani Terenia, można zrobić babciu te takie. Takie ale kółka. Słuchaj, babcia teraz pokazuje. I tak się robi, przekręca o. Na takie. Na paski, środek przecinasz i przewracasz. Dobrze. To jak będą faworki. Jak mama, potnij pasek. Babciu, dać mniejszego noża. On jest niewygodny. Czyli tak. Ale jak on włączył? Daj babciu noża. O czym, co ty robisz? No, pasek, tak. O czym taki mały? Większy? Większy? Tak. O, to nie faworki będą teraz. Paseczki. Taki, taki szerszy, tak? Szerszy? Taki, tak? Tak. Tak. Dobrze, tak. Przez cały. Przez cały? Przez cały pieczarni. Proszę, tak i? I? Teraz co? Na pół go, tak? Tak na pół, proszę. Przeciąć w środku. Mniejsze tu. Strasznie dużo robisz. Ale, no uczę się, dopiero się dobra. Uczę. To są moje faworki, które ja wymyśliłem. Przepraszam bardzo. Faworki ślepe. Ślepe faworki. Dobra, faworki krecika. Dobra. Proszę, babciu. Krecik, daj więcej mąki, bo coś się tu rozwala. Nie, bo to trzeba odwrócić teraz. Dlaczego musisz? Środek wcisnąć, żeby odwrócić go. Tak. A co za duży jest? Ty za duży? Mhm. Mieszyć go? Mieszyć. Mama bokiem weźmie przednie. Tak. Zaczynamy powiedzieć, że trzeba bokiem przeciąć, tak? Już przeciąłem. Tak, ten w środku paseczek przeciąć i żeby go odwrócić w środku. O, to wiem, o co chodzi. Dobrze, już wiem. O. Tak, tak. Odwrócić. Tak? Po co? Nie. Róg zagiąć. Do środka. To? Tak. I odwrócić wtedy. Nie. Drugim razem. Widzicie co, kochani, wam powiem? Po co się z tym pieprzyć? Powiem to wprost po męsku. Ja bym zrobił kulki, ja bym zrobił takie okrągłe te i byłby fajny spokój. Ale tak fajnie wygląda. Ładnie. Kulki to się robi. Pan nie zrobiła kuleczki? Nie. Inaczej, z innego ciasta. Z tego też można, tak samo jak pieprzycie się z gąbkami wszyscy, a to można po prostu zrobić ewentualnie na kapustę na słodko i na środek. Ale Damian, inaczej to wygląda. Tak, pokazówki apetycznie polskie, inaczej tak, nawet. A tam. Dobra, już tak, o tak? Poluczę. Nie. O jest takie długie. O Jezu, a co to jest? Nie wiem. Mama, weź, utnij. Bo to będą faworki krecika, cicho, Boże, kochany, no nie, mama, weź, nie, sama. Czy dasz mi coś nauczyć Damiano, się robić? Damiano ładnie robi, dobrze, dobrze. Nie, nie robię dobrze, bo nie umiem, bo rzeczywiście nie mam... Ale się nauczysz. Ale ty pokazówki mam, tylko my jesteśmy Ala i Liber, więc dziękuję bardzo. Teraz babciu, jak nie nauczę się, nie będę robił faworków. Na pewno nie będę faworków robił. O Jezu. Nie wiem. Faworek. No to faworek, to kurwa, to jest szyja węża. Szyja węża wyszła. O ludzie, kochani. To babciu, to jeszcze to? Rozumiesz to? Wężówki. O tak? Nie. Coś takiego? Mama w środek wciska i przeciąga. To będą faworki. A po co w ogóle te dziurki się robi w te faworkach? Żeby odwracać ciasto. Rozumiesz? Po co? No tak pani wygląda. O, ja tu narobię faworków.
Dobra, narobicie. O Jezu, a ty... Nie no, masakra. No, ale papulu będzie. A idź, ja tam. No chciałeś faworki? No to masz u ciebie. Chciałam faworki, ale znaczy chciałam ciasto, coś tu nazywa się faworkami ale, i coś, tak. Co ma dużo roboty. I dużo pracy, i a ty myślałeś, że pół godziny już. Ej, babcia do nas wróci, poczekaj. Ale jak ty się fajnie skoro śmiejesz, że syna nic nie robi, ha, 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 ha. Jakie to fajne. Jejku. Tak, mamo, jesteś taka jak większość ludzi na świecie. Komentować to. Ale ja trzymam to, wiesz. Dobrze. Ja... Babciu, tak, babciu, babciu, może babciu, o tak wiecie, czy nie? O tak? Babciu, o tak? Tak. Tak? O tak może być. Tak? Może. Nie, nauczyłem się! Widzisz, no od razu było. Widzisz. Ty, ty. Masz wnuka, Damiano, który jest pracy. Ale już nie wiem, co się dzieje. Jezus, kochani. Chciałabyś mieć spokojnie? Przepraszam. A to co znowu? Co? To są moje faworki. Ja je wymyśliłem dzisiaj. To są moje faworeczki. Dobrze. So. Mówię, że mama narobiła ciasto jak na całą dzielnicę. Bo zaraz pójdzie z Półmińskiej będzie rozdawać. Tak. A nuż ktoś będzie chętny. Proszę, babciu. Proszę. No. Coś pięknego. Teraz co? Będziesz to wrzucała? Jeszcze. Tak, ja sobie robię niewidomi. Dobrze. No. Aby było dobre, papu. Oui. Widzisz, trzeba bez tym z poczuciem humoru, mamusiu. Tak, właśnie widzę. Przepraszam. No. Proszę, babciu, następnie. Nie no, okropne. Kawał roboty. Nie, jest ten... Nie, nie, no to nie może być, Damianek. Damianko, to nie rób więcej. No tak, bo to musi być pokazówka. Tak. To nie chodzi o pokazówkę, ale chodzi o to, że tam źle wygląda. Nie, o to tylko... No nic, no sprzedaż, no piekarzem nie będę. Ani czasu. Nie. Czy kierniki już nie będziesz? Nie. Chciałabym zobaczyć. Mogę być cukiernikiem. Jeżeli sprzedawałbym, jeżeli częstowałbym moimi faworkami w tak zwanej restauracji kolacja w ciemni. A są takie restauracje. I zapewniam was, że ludziom by smakowało. Bo są też takie domowe. Są takie restauracje. Czekaj, bo ty mama się szuflada. Gdzie smakuje. Czekaj, Damianku. Momencik. Tu nie. A, tu co jest? Pokaż. Czekaj, ja mam telefon w ręku. Weź, o tak, tam lej wodę, o tak. Dobrze. Fajnie. Czy możesz, mama już będzie kończyć. No, wrzucasz babciu na ten, na piekarnik. I jeszcze jaki piekarnik? No, do tego. Masz telefon, no, proszę bardzo. Dziękuję. A tutaj mamy kurczaczki będą robione. Są już przygotowane, będą kurczaczki robione. Te ścinki, mam prośbę, te ścinki możecie potem wrzucić, żebym ja sobie je zjadł na końcu, tak? Dobrze. Te brzydkie, te ohydne, co wam przez gardło nie przejdzie przeze mnie, to możecie wrzucić, żebym ja sobie potem po prostu zjadł. Bo ja na szczęście nie widzę i nie muszę mieć pięknie. Nie mam mieć smacznie. No właśnie, ma być smacznie. A to są kurczaczki, które po prostu będą robione pięknie, wyglądają śliczne, więc będą smakowały dla osób widzących na pewno, by smakowały wszystkim, prawda? Więc będą robione. A tu już jest kurczak, skrzydełka z czego? Z nie gryla, tylko z prodziża. Jest już filmik zrobiony, tak? Z bażanta. Z jakiego bażanta? Sama sobie bażanta jedz. Nie chcesz tego bażanta. No. O Boże. No. I tu. Widzisz, babci, no olej? Wrzucasz? Jeszcze momencik. Dobrze. Ile on się ma film obecnie? 24,44. Ojej, aż tak? Bożeż ty mój. Pauza przycisk.
Powiadomienie, głośność ustawiona na 0%. Żeby nie było, moja mamusia nawet robi. Nie, no, dobrze święto w domu. Drugi raz w tym roku, mamusia w kuchni. Dziecko zagoniło, dziecko zagoniło. Biedna Elżunia, o matko. A co, babcia jak zwykle miesza w garze. Babcia ciągle miesza w garach. Co? Już babciu? Zaraz będą? Ty takie, parę babciu się trzyma, tak? I czy jedno babciu sprawdzasz to widelcem, czy sprawdzasz, czy dobry jest? Czy on wypływa, jak to jest? Są już? To chyba tutaj. Dziecku, ty przepraszam. Albo przeszkadzasz, albo robimy, albo nie robimy. I co mamusia powiedziała, że co, że moje są faworki najbrzydsze, nie? Tak? Tak powiedziałaś? Mamo? Ja nic nie mówię. No patrz szczerze, że nie są ładne według ciebie, prawda? Nie, bo są brzydkie, ale może być dobre. No okej, okay. No i o to właśnie chodzi, żeby było dobre. I dziękuję za szczerość. Ja nie mówię, żeby nie być szczerym, no bo... No nie są za ładne. Praktyka czyni mistrza, tak? Tak. Jeden mi się wyszedł. Patrzcie, jaki ładny teledysk. Święto w domu, muzyka w domu. I co, czy są już? O, zmęczyłem się. Są już? Co? Są już! Terem! Zobaczcie. Daj wam się robić, tak? Kroję. Dobrze, że ty tego kreciku nie widzisz. I to są te chwile, w których nawet cieszę się, że nie widzę. Ale poczekajcie, zobaczymy. One wyszły bardzo puchne w ogóle. Dobre, czego brakuje? Cukru. Dobre. A cukru brakuje? Babciu, tak jak właśnie ty się robiłaś. No. Rewelacja. Kupa roboty, kupa grania, kupa przykomarzania się. No pracy jest dużo przy tym. Jest, ale wiecie co, kochani, ja wam powiem szczerze. To co powiedziałem. Zrobić kuleczki, zrobić te, ale najgorsze jest przy tym cieście robienie. W tej misce ugniatanie tego, to jest najgorsze. Ale... O. No czy to jest brzydkie, oczami robione rękami niewidomego, czy to jest brzydkie? Ładnie wygląda. Boże, ludzie robią obrazy, ludzie robią różne rzeczy abstrakcyjne i ktoś to podziwia, jakaś plama czerwona, żółta, zielona, strzałeczka i ludzie kupują obrazy, obraz konia kupili, który pędzlem wziął plamę, zrobił na płótnie, koń wziął pędzel, mamo, do buzi, do pyska. Jakoś tak zamoczony w farbie i tak machnął na kawałek płótna. Nie, plama tylko. I obraz poszedł, bo to koń go zrobił. Więc przepraszam, myślicie, że jakby niewidomy zrobił obraz, to by nie poszedł? Też by poszedł. I te piękne faworki też by poszły. Mhm. Wszystkie nierówne, ale ładnie. Umie niewidomy robić? Umie niewidomy robić. Na ten czas ktoś z was powie, Boże, ja sobie nie poradzę. Proszę cię, coś to poradzisz. Nigdy nie mów, nigdy. Więc my pozdrawiamy babciuś. One są the best. Ale wiesz, co ci powiem jeszcze? Ja już cię więcej nie poproszę. Żeby się robiła. Nie, bo... Nie, babci, bo to jest ciężka praca bardzo. Oczywiście, że te kupne, to nie to samo będzie jutro, w ten tłusty czwartek, ale masakra, babciu. No, to pozdrawiam was i życzę wam smacznego, ludzie, i faworki. Faworki to w tym, w
na jednym z kanałów, tak nazywają, na swoich tych, ojejku, oglądających, VIP Team, Miki i Moni, te dwa pączki wypasione. To pa, faworki i moi wielbiciele. Pa! Zatrzymaj na...